Sprawdziłam markę Biję, jak to się wymawia, na Allegro. Jest Bijan w polskim miejscu. Bijan, znaczy polski. Polska platforma Bijaniot. Prawda, w opisie coś zupełnie innego. Cena 350, znaczy nie w opisie, w tytule. W opisie już jest wszystko w porządku. Mianowicie ten zapach, wersja damska, 50 ml, vintage. I teraz tak. Czytam sobie, czytam. I tknęło mi coś, co zawsze miałam w głowie. I też to sobie uświadomiłam. Mianowicie ten fragment. Oryginalnej wersji mydła Kleopatra. To hasło, Kleopatra. Zdecydowanie ten zapach kojarzy mi się właśnie z takim jakby zamysłem, wyobrażeniem, jak ja bym widziała kwestię właśnie Kleopatry. Czyli zapach na przykład z Chronicles, nie wiem, że już wymawiam, Kleopatras, które miałam. Zostawiłam sobie Boston Tea Party. Miałam Kleopatra jest dla mnie w wykonaniu Chronicles, jednak to nie jest w ogóle moje wyobrażenie. Pewien zapach Grzegorza Dzierżęgi zahaczał o taki egipski klimat i tak dalej. Ja mam w swojej głowie, w swoim zamyśle swoją wersję Kleopatry. Na pewno takie wyzwanie będzie i sobie stworzę. Natomiast tutaj ewidentnie ten zapach właśnie, co mamy na zdjęciu. Oj, co już naklikałam. Zdecydowanie pasuje mi nawet ta kolorystyka do zapachu i to określenie Kleopatra jak najbardziej, ale ja nie wiem, co to w ogóle za sprzedawca. No niby ma pozytywne opinie, jest ochrona Allegro, ale o, nie wiem, nie wiem. Ale czemu to jest wpisane, że marka Chanel? Coś tutaj jest tak namotane. Mamy też troszeczkę odnośnie marki Bijan, także troszeczkę tutaj informacji jest też. Mamy projekt kursowej mody męskiej. Tutaj mamy na przykład projekt prezydenta. Prowadził kamizelki kuloodporne, zamaskowane luksusowym jedwabiem czy kaszmirem. Nie wiem, co to znaczy, że wprowadził, bo z tego co wiem, kamizelka kuloodporna, czy to jakieś jeszcze inne, nie wiem, że do garnituru, nie wiem, o co chodzi w ogóle. Natomiast takie typowe kamizelki kuloodporne, to chyba z tego co wiem, Polak wymyślił. Tutaj podają, kto się ubierał u niego. To jest ten zapach, co mówiłam, do którego ogromny sentyment, którego kiedyś miałam, który kiedyś miałam, bywał w tak po prostu niskich cenach, tak żałuję, że nie zrobiłam zapasów. Niesamowicie zauważalny, niesamowicie wyrazisty, konkretny, zwracający uwagę. Niesamowity był to zapach, to była tak elegancka, tak intrygująca, tak z emocjami, z duszą. Biała czekolada z dodatkami, to były takie te aldehydy, biała czekolada i piżmo, to była taka gęstość, jakość, wyrafinowanie, ekskluzywność, szlachetność. No, to był przepiękny zapach. Cena okazana za jeden flakon. Możliwy mini upust. Powiem tak, no cena zawrotna, ale żeby się przenieść w czasie. Sprawdźmy jeszcze, co nam oferuje OLX. Jakiś zapach DNA. Przywieziony z Niemiec. Właśnie mi się wydaje, że ta marka ona bywa właśnie w Niemczech, że właśnie jakieś te oferty, jak się kiedyś pojawiały, na przykład na Allegro, to właśnie coś sprzedawcy właśnie, że mieli coś z Niemiec. Tak mi się coś trochę kojarzy, ale nie wiem, trochę przez mgłę. Ale w polskich miejscach też pamiętam było jakieś glamurnie, gdzieś to bywało. Nawet gdzieś jeszcze ostatnio widziałam, niektóre inne zapachy tej marki bywały w dobrych cenach, tylko właśnie ja poluję na ten nude. A sprawdźmy, co to są za. Co to za perfumy te DNA. Właśnie tutaj, jak się wpisuje, na przykład jakiś Classic Man, nie jest drogi.
Mamy jakieś różne te DNA. Mamy też DNA męskie. Także różne DNA, to jeszcze jakieś niebieskie. Miniaturka też tego DNA. Męski. Czarny DNA na Allegro lokalnie. Ta marka w Douglasie. No zobaczmy, zobaczmy. 93 rok. Wpisów brak. Jest to marka tutaj jest określona jako amerykańska. Tam coś podają jakieś zarysy arabskie. Nie wiem o co chodzi. Między 86 a 2008. W ogóle tutaj tam się pojawiało w innym filmie Firmeń. Że ma tutaj. Nie przeczytam tego słowa, ale to są hasło powiązane ze składnikami perfumowymi w ogóle. Co my tutaj mamy? Miałam bi ten. Ten miałam jeszcze, przypomniałam się. On był w stylu Narciso Rodriguez. Chyba tych czarnych. Ale czy tak? Nie. Wyspełniają inne podobieństwa, zupełnie inne. Teraz zobaczmy, czy nuty są takie, żeby to mogło być. Piżmo, róża, granat, nie wiem, może. Natomiast chyba, że pomieszałam, momencik, ewentualnie, że męski to by był taki, nie. Właśnie nude. Ciekawe, jakie są nuty tego nude męskiego. Taki średnio dla mężczyzny. A nie, ja chyba miałam, źle powiedziałam, nie Bijan Black, tylko Bijan Wicked. Wicked, wicked. Te miałam i te były w stylu Narciso Rodriguez chyba. O, ale to mało wskazań, ale jednak to te w takim razie. Czyli to te miałam i tutaj jakie nuty? No takie nuty, że nie wiem, czy bym tak pomyślała. Ale jest generalnie słaba. Dostępność teraz do tej marki. Kiedyś bywała lepsza, kiedyś to była budżetowa marka. Nie wiem, czy tego nie poznałam pobieżnie. Albo mi się wydaje. W każdym razie, coś mi się jeszcze przypomniało, w innym filmie gdzieś tam pojawiło mi się to pastello. O. I oni tutaj wspominali podobieństwo właśnie do tego. Ten ma szansę mnie przenieść w czasie. Tak jak kiedyś dawno temu miałam. Kojarzy mi się z pewną sąsiadką i on jest teraz w promocyjnej cenie. Właśnie tu. 50 zł za 25 ml. Nie ma nigdzie lepszej ceny. Nie wiem, ile mają tych produktów, więc może lepiej. Bo on też miał coś takiego, taką te dawne emocje wówczas, taką dawną duszę, retro klimat, trochę jak ten Bijan Nude. Ale one były inne, ale. Jeden i drugi mógłbym im przenieść w czasie, a tutaj jest możliwość zakupu, także oj, znowu coś naklikałam. Muszę wejść na stronę natury. Czy ja nie mogę wejść na stronę natury? Dałam w ogóle Natura i Frank Olivier. Jeszcze były, to jest jakiś jeszcze inny zapach. Marchewka, rabarbar. Frank, tu zapiszmy sobie tak, Olivier. Co oni mają tutaj na stronie? Natury. Trochę jest, jeszcze jest jakiś Fur Fam. One są wszystkie w jakichś obniżonych cenach. I ja się chyba zdecyduję na to.
W ogóle natura podaje w ogóle składniki. Składniki zapachu. I powiem szczerze, po tym jak ogrom różnych rzeczy poznałam, to już widzę pewien składnik, jakby którego mocny udział widzę w tej mojej pamięci o tym zapachu. Tak popatrzyłam. Chyba się skuszę.